18 kwietnia, w drugą niedzielę po Wielkanocy, pozdrawiam Was serdecznie z Katowic. Hasłem tego tygodnia w Ewangelii Jana 10 wybieranych wierszach czytamy: Ja jestem dobry pasterz, owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny. A fragmenty biblijne na dziś czytam w drugiej księdze Samuela 7:18. Kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? W pierwszym liście Pawła do Koryntian, 15 rozdziale czytamy: Łaska Boga okazana mi nie była daremna. Nie wiem, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujesz, jaki fragment twojego życia właśnie przeżywasz. Czy jesteś dzieckiem? Czy jesteś dorosły, czy jesteś osobą w podeszłym wieku? Niezależnie od tego, Pan woła cię do siebie. Pan Jezus chce, żebyś przychodził i chce być ważny dla ciebie. On jest dobrym pasterzem, który do nas przychodzi. I dzisiaj właśnie czytamy także o pasterzu Dawidzie, który stał się królem. Kiedy szerzej spojrzymy na drugą księgę Samuela, widzimy całe jego życie. Ten nasz dzisiejszy fragment pochodzi z perykopy, w której Dawid postanawia wybudować świątynię dla Pana. Ja mam taki dom, takie piękne miejsce, tak wieloma rzeczami mnie obdarzyłeś. Tak wiele ludzi jest pode mną. Taka wielka odpowiedzialność. I postanawia, że chce wybudować dom dla Pana Boga, dlatego, dzięki któremu ma tak wiele. Pan doprowadził go aż do tamtego momentu. Sprawił, że z tego młodego pasterza wyrósł na wspaniałego króla, o którym dzisiaj tyle tysięcy lat dalej o nim mówimy i czytamy. W jakim momencie swojego życia jesteś? Niezależnie od tego, łaska Boża jest nad tobą. On obdarza cię nią każdego dnia. I życzę nam wszystkim, żebyśmy tak jak Paweł mogli powiedzieć kiedyś: łaska Boga okazana mi nie była daremna. Przyjmijmy tą Bożą łaskę. Podejdźmy do Chrystusa, który wyciąga do nas ręce, żeby nas błogosławić, żeby nami się opiekować. A Martin Luther napisał: Wszystko, czym jestem i co mam, to jedynie z Jego łaski i miłosierdzia. To zasługa Jego drogiej krwi i gorzkiego potu. Dlatego wszystko winno służyć z radością i serca ku Jego chwale. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym pasterzem. Dziękujemy Ci za to, że możemy do Ciebie przychodzić i słuchać Twoich słów. Panie, dziękujemy Ci za to, czym nas obdarzasz, nasze domy, nasze rodziny. Panie, niezależnie kim jesteśmy, czy jesteśmy pracownikami, szefami, czy jesteśmy samowystarczalni, czy zobowiązani wśród pracowników. Panie, błogosław nam. Pomóż nam, gdziekolwiek nas stawiasz, szerzyć Twoje słowa i Twoją Ewangelię. Amen. Życzę Wam błogosławionej niedzieli.